Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam was w kolejnym odcinku Watch Dogsów. Powracamy do naszych ziomeczków w San Francisco i kontynuujemy nasze hakerskie przygody. Kolejny odcinek już się teraz pojawia. Miejmy tylko nadzieję, że... O Boże! Że on żyje. Ej, ktoś mógłby pomyśleć, że gościu po prostu się rozciąga. Albo i nie, nieważne. No dobra, zginął dla większego celu, ponieważ potrzebowałem nowego auta. Mam nadzieję, że powiedzmy, no, gościu, no, no, że nie ma nimi nic za złe. W sumie nie ma jak mieć mi cokolwiek za złe, bo nie żyje. Jedziemy tutaj dalej, mamy jakąś misję, której chyba głównym celem jest się wychillować. Tak to zostało ujęte, że nawet członkowie DCK-u muszą czasami coś tam dral dla relaksu. Bla, bla, bla. No ja nie, no mam wrażenie, że niedawno się relaksowaliśmy, kurwa, na tej imprezie na pustyni. Powinniśmy zapierdalać, ponieważ, kurde, walczy z nami ta gruba, paskudna, okropna baba. No ale no, no niech im będzie, rozpocznijmy blazę. Imprezę. Karaoke party. Karaoke party, krótko mówiąc. W chuj ludzi. Hey Marcus, here's the Tribe Roxanne in Tang War. That's Elvish. Hey Sitara, hey, put this up on the screen, Josh. It's from Miranda. You're being followed. A friend of mine has given this to you at great risk. Watch your backs, there's a target on it. Target? What? That's us. Fuck, right now. Hey, check this one out. Someone's spying on us from right outside. Hey, hey, hey. Fuck if I ain't shit up! Ugh. Hey, be cool, man. Sneak out. I'm gonna go out the front and see if I can spot our tail. Okej, dobra. Czyli jednak nie chodzi o chill, tylko chodzi o kolejne elementy misji. To już troszeczkę bardziej mi się podoba. Gdzie to niby było? Że niby tam gdzieś ktoś siedzi, jakiś złodupiec i nas śledzi. Odszukaj ludzi, którzy szpiegują DCK. Zobaczymy, kto to w ogóle będzie. No, hakowanie sieci, to ja się domyślam, no. Tylko czy co? Czy ja mam zhakować kamerę? Aha, i tam są też oczywiście jacyś moi przeciwnicy, co? Świetnie. Dobra, to w takim razie wzlećmy sobie dronkiem. Wzlećmy sobie dronkiem i oznaczmy ewentualnie każdego, kto może dla nas stanowić zagrożenie. Chyba, że oni już są z buta... oznaczeni u nas, no są tutaj, tutaj, tutaj. Gdybyśmy przeszli tutaj, myślę, na ten balkon, to byśmy spokojnie mogli wyciągnąć wszelkie dane, jakie są nam potrzebne. Chyba, że najpierw trzeba by to jakoś mocno zainicjować, więc spróbujmy sobie przejść tutaj na drugą stronę. I tutaj może się nam uda na dach wskoczyć i wtedy powinniśmy chyba być odpowiednio blisko, żeby coś właśnie z tego vana zassać. Cokolwiek tym vanem nam te skurwole chcą zrobić. Obawiam się tylko, że... Dobra, tutaj są jakieś kamienie. Podejdźmy właśnie od rzeki. Gra mnie tutaj nie wypierdzieli z tego całego... z tej całej misji za to, że powiedzmy idę niestandardową ścieżką i się troszeczkę oddalam. Wkurza mnie trochę to, że jest wieczór, znaczy środek nocy. Ale jak mają misję, której początkowym, głównym założeniem jest to, że idziemy imprezować, no to nie ma się co dziwić tak naprawdę. Tutaj terenu zastrzeżonego jeszcze nie ma, więc teoretycznie jak wejdę tutaj, to czy dam radę to zrobić? To jest moje pytanie. Udało się, pozyskujemy, dobra. Kto są te ludzie? Oni mają mnóstwo rzeczy na nas. Mnóstwo więcej fotos i wygląda jak mapa Josh's daily movements. Inne rzeczy... What the hell? Mógłbym sobie zhakować ten samochód, żeby im coś zrobił, ale prawda jest taka, że oni nie mają zielonego pojęcia, że tu jestem. What? It's FBI. You hacked into the FBI. Listen, I got into the comm channel. Somebody's trying to access our data source. Get all agents out here. Converge on the suspect. Jezus Maryj, zaczynają mnie kurwa namierzać. Ale czy oni tu wlezą do góry? Oni chyba, o ile tutaj nie wlezą, to oni nie mają jak mnie zauważyć chyba, ponieważ ja jestem tutaj u góry. Więc jedyne, co mi pozostaje, to nadzieja, że nie zachce się im wejść tutaj do góry. Ponieważ mimo wszystkiego, to miejscówka, którą sobie znalazłem tutaj, jest dość genialna. Dane pozyskują się cholernie powoli. Jak to, kurwa, sygnał zablokowany? O, ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa, świetnie.
Jezus Mare, no i kurwa sygnał zablokowany. I co ja mam teraz zrobić z tym sygnałem? Nie wiem! Napierdala mnie FBI! Niestety gościowi udało się tutaj kurwa wejść. Jezus Mary, ale celowanie w tej grze to naprawdę nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Nie wiem czemu, ale takie po prostu odnoszę wrażenie. Dobra, kurwa, spróbuję ich ściągnąć tam, albo to, kurwa, spróbuję wyeksplodować w tej chwili. Tutaj mnie, kurwa, nachodzą, zachodzą od tyłu. Dobra, tego nie ma. Czy oni rzucili we mnie jakimś granatem? Nie. A tego też, kurwa, nie postrzelę. Dobra, on odblokował to pobieranie danych. Ale ten nie może mnie w tej chwili postrzelić, dobra. On się tak chujowo ustawił, że mnie w tej chwili mi nic nie zrobi. O, teraz już mi prędzej coś zrobi, ale ja mu zrobię coś pierwszy. Dobra, pozyskujemy dane, kurwa, gdyby tylko ten samochód mógł teraz... Mogę nim skręcić, ale niewiele mi to da, znaczy poza oczywiście wyciągnięciem ich z covera. Strzelam do nich, ale oni, kurwa, nie wiem, jakieś kamizelki mają or some shit. Jeden tutaj jest zaraz obok budynku. Kurwa, granat obok mnie leży. Jep! Zdecydowanie! Kurwa mać, nie! Nie! Ja pierdolę, odszedłem od tego i mnie kurwa anulowali. No nie wierzę, Jezus Maria. Jakie idiotyczne, no kurwa, nie pozwolą mi na chwilę przestać hakować? Granat obok mnie leżał, niech was chuj! Chyba, że gra oczekiwała, że po prostu zejdę na dół. Ja pierdolę i wszystko kurwa od początku. Oh. Jebana masakra. Dobra, no to trudno, idziemy jeszcze raz. Fajnie by było, gdyby nas generalnie nie znaleźli. Aczkolwiek wątpię, żeby to miało być takie łatwe. Najlepiej by było, gdyby zlikwidować tutaj oczywiście każdego, kto może mnie znaleźć i po prostu doprowadzić do naszej ucieczki. No ale to będzie kurwa najtrudniejsze z zadań. Na razie mogę sobie wejść tutaj do góry. Nikt mi za to problemów nie będzie robił. No to, że to jest tutaj, dobra, dobra. Aha, już się kurwa zaczęło, co? Dobra. Schowam się tutaj. Tutaj nadal się mogę chować i hakowanie nadal będzie szło. Słyszę jakieś ruchanie. O Boże. Dobra, tutaj sobie aktywuję to, żeby ogłuszyć kogoś, kto mi tutaj wlezie. Mam nadzieję, że mnie nie wyjebią jakimiś granatami za chwilę. Jestem dość dobrze w tej chwili schowany. Trzymajmy kciuki za to, żeby mnie tutaj nikt nie zajebał. Wyjąłem taser. Wyjąłem taser. No zobaczymy. Jeden ziomek tutaj na pewno za chwilę wejdzie. Kurwa, dwa pojazdy z posiłkami oczywiście do nich przyjechali. Przyjechały. No zobaczymy za chwileczkę, zobaczymy. Muszę się cały czas na radar patrzeć. Gdzie oni są? Tutaj jest ten jeden ziomek, który zaraz tutaj kurwa wejdzie. I czy ja dam radę go rozproszyć? Nie, nie wejdzie tutaj? Teraz się sygnał zablokował. Zauważą mnie, jak to robię? Nie zauważyli mnie, jak ja to zrobiłem. O wow, no to jestem kurwa w szoku w sumie. Dobra, załatwiłem tego jednego gościa u góry. Czy ten tutaj wchodzi na górę? To jest pytanie. Nie, dobra, gościu nie wchodzi na górę. Na razie jestem bezpieczny. Teraz mi o wiele lepiej idzie niż poprzednio, ponieważ goście mi tutaj tak w paradę nie wchodzą momentalnie od razu. Dobra, tutaj się schowam. Oni mnie w tej chwili nie widzą. Aczkolwiek jeden ziomek tam już kurwa wszedł. Tego chcę załatwić. Oni mnie zobaczą? Kurwa, zobaczyli mnie. Niech mnie chuj. No dobra. Pobieranie trwa, mimo wszystko, chociaż oni już mnie tutaj, kurwa, napierdalają w tej chwili srogo. To jest mój karabin, on mi się może przydać. No, tak naprawdę moim najgorszym wrogiem tutaj są jebane granaty. Oni bardzo lubią granatami rzucać, niestety. A ja nie mam aż tyle życia, ile bym, kurwa, chciał mieć. Czy oni mnie tutaj trafiają, czy nie? Już mam prawie wszystkie dane. Zaraz będę mógł sobie stąd spierdalać. Spierdalam zatem. Nie wiem, kurwa, którędy spierdalać, żeby to przeżyć. Jezus Maria, przecież tutaj kurwa granat jest obok mnie. Jezus Maria, idę przez wodę. Idę przez jakieś kurwa budynki nadmorskie tutaj. Schowam broń i po prostu wydupiam jakimikolwiek ścieżkami dam radę. Najlepiej plażą. Oczywiście, że jestem wciągnięty do walki z frakcją policja, ale wyszedłem stąd i mam szczerą nadzieję, że będę tutaj miał jakiegoś checkpointa. Ja sam nie wiem, czy spierdalać, czy się tutaj schować, ponieważ mam wrażenie, że jestem dość dobrze uchowany w tej chwili.
Kurwa, oczywiście, że helikopter. Czy ja dam radę się tutaj, kurwa, schować przed tym helikopterem? To jest zajebiście dobre pytanie. Na przykład tutaj, kurwa, w wodzie. Czy oni mnie tutaj zobaczą? Nie wiem. Nie ma chuja, żeby ktokolwiek mnie teraz znalazł. Niepotrzebnie to wysadzałem, ale nie mogłem się trochę powstrzymać. Jak zobaczyłem opcję pozbycia się ewentualnej policji, która zaraz by tu przyszła i przeszukiwała cały teren, to wolałem ich rozdupić, ale mamy już uciekanie, wow. Dobra, drugie podejście okazuje się być o wiele bardziej skuteczne. Tylko jak mnie ten pierdolony helikopter zobaczy, to będę zły. Jestem schowany pod jakimś molo, pod jakimś drewnianym konstruułem, który jest na wodzie. Zniknięcie, dziwko! Co ty na to, kurwa? Poczekajmy tutaj, pogadajmy jeszcze z ziomeczkami. Czemu w ogóle jest tak jasno za tym? Czy to może tak się ekspozycja dziwnie ustawiła? Jehe, misja zrobiona, kurwa. Chociaż, no, efekty trochę przerażają, bo się okazuje, że śledzi nas FBI, a to, no... To nie brzmi fajnie. Spójrzmy prawdzie w oczy, to nie brzmi, kurna, fajnie. Ale mam motocyklo, sto. Grinch? What is it? We're messing with the FBI, man! Got to totally restrict communication on this. Okay, but... Minimal communication, Em. Face-to-face is best. Meet me at the place where... You know where. Wrench? Wrench! Damn! To the cafe there. Ta kurwa, Markus, mówi ci właśnie kolega śruba, ograniczmy komunikację najlepiej twarzą w twarz. O, jadę do kawiarni. Can you make sure he's okay? I'll mark his phone on your map. Sure. Dobra, okej. Okay. Horatio. Który to był, kurwa, Horatio? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, do końca. Zobaczmy w takim razie, co na naszej mapie się teraz pojawia. Tutaj mamy główna operacja. Spotkaj się ze śrubą w kawiarni. Aha, to jest jakaś inna kawiarnia, okej. Okay. Żeby opracować plan, a ona mi zaznaczyła jakąś jeszcze bardziej dodatkową rzecz. Czy to będzie gdzieś tutaj? Główna operacja. Wytrop telefon komórkowy Horatio. Horatio zaginął i Decek niepokoi się jego losem. Musisz sprawdzić, co się z nim stało. Dobra, okej. To może wychillujmy się troszeczkę względem tego, co się działo przed chwilą. Przenieśmy się tutaj w te okolice. Zrobię sobie szybką podróż, bo to mi tonę czasu zajdzie, zanim ja tam dojadę. No i co? Kto to był, kurwa, Horatio? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Może ostatnio grałem w tą grę, ale ciągłość fabularną i jakby znajomość postaci jeszcze muszę sobie odbudować, ponieważ w tej chwili ją zatraciłem. No, zaraz zobaczymy, kim jest Horatio. Dobra, muszę teraz stąd wyjść. Jak? Każda z tych kryjówek jest inna, a ja nie znam ich wszystkich jeszcze, ale dobra. Po mapie można się skapnąć. W każdej knajpie chyba mają identyczny system zabezpieczeń. Trochę głupie, no bo w sumie, no, a zresztą też mi, kurwa, system zabezpieczeń, wklep hasło i wejdź. Wydaje mi się, że gdyby trafił się drugi taki, co ma umiejętności jak nasi przyjaciele tutaj z Decek, to z łatwością by tam wlazł. Ale dobra, niech im będzie. Heads up, Marcus. Looks like the authorities are on a witch hunt. They're hacking hackers in your area, trying to drum up arrests. Think you can handle stopping that shit from... Sitara? Damn it! Okay, police hacker, where you at? Dobra, jakiś policyjny haker tutaj jest, co? Czy to będzie to? Czy on będzie gdzieś tutaj, kurwa, na dachu? Czy może przeliczyłem się, jeżeli chodzi o jego umiejętności? Mam wrażenie, że przeliczyłem się. Nie, bo on się, kurwa, porusza. Na stówę zaraz obok tego gościa jest, kurwa, środek jego tego. Dobra, zejdźmy na poziom ulicy w takim razie. Gościu się znajduje gdzieś w tamtą stronę, tylko który to będzie? Cywile oznaczeni na fioletowo to potencjalni hakerzy. To będzie ktoś, kurwa, z nich. Gdzieś się tutaj musi znajdować. To potencjalni hakerzy. Czyli ja muszę po prostu zbadać każdego ewentualnego cywila, który się tutaj znajduje. Patrząc po tym, jak szybko porusza się to kółko, to gościu idzie na nogach. O, i kurwa, mamy neutralizuj. Dziękuję bardzo. Idziemy po gnoja. Chodź tu, kurwa, policyjny hakerze. Siema, siema! Porobione. Dobra, wow, okej. Okay. Czyli teraz widzę, że goście przechodzą do kontrofensywy. 9000 followersów, akcja DC-ku ukończona. Już myślałem, że to któreś z tych online'owych gówien, no ale jednak okazuje się, że nie. Policja przechodzi do ofensywy i wysyła, kurwa, super hakerów. Ale widzę, że zasada działania bardzo podobna do tego, jak to na online wychodzi. Czyli po prostu informacja, ktoś cię hakuje, jest w tym kółku, no i zneutralizuj go. Dobra, co mi się teraz tutaj w ogóle zaznaczyło? Ja chciałem jechać... Co to za akcja mi się zaznaczyła? Operacja online, misja dla 1-2 graczy. Odszukaj, zniszcz 3 transporty amunicji należące do FBI, 15 tysięcy followersów. Mówię wam, ja bym ogrywał tego online'a, gdybym miał z kim, a raczej nie za bardzo mam...
Tak więc to po prostu olewam. Jedziemy tutaj. Główna operacja, śledzenie misji. Ja już wiem, kurde, najlepiej jest, bo mówiliście mi już, że śledzenie misji tylko sprawia, że ona ciągle na mapie się pojawia. Ale najlepiej jest to kliknąć, będąc na ekranie mapy, ponieważ wtedy i się włącza śledzenie danej misji i mi wyznacza do niej trasy. I to jest coś, czego nigdy nie byłem pewien, ponieważ czasami miałem wrażenie, że mi i śledzi, i wyznacza, a czasami tylko śledzi. Ale najwyraźniej wtedy, kiedy mi i śledziło, i wyznaczało, to robiłem to po prostu z poziomu mapy i dlatego się działy dwie rzeczy naraz. Tak więc, now I get it. Jezus! Halo Markus! No już nie mogłeś się zatrzymać, zresztą to co to była za prędkość, kurwa? Takie turbulencje przy takiej prędkości, bitch please. Co się tutaj dzieje? O, jego telefon leży porzucony. To nigdy nie jest dobry znak. Kto w dzisiejszych czasach rozstaje się z telefonem? Found the phone, but no Horatio in sight. There's gotta be something. No clues, but there is a street cam. Okay, yeah. Hooking into the camera. Let's roll back the time code and see what happened. My nie mieliśmy zablokowanego dostępu do CityOS, czemu on tą kamerę z taką łatwością hakuje. Ja pierdolę. Oto ten, tak myślałem, że to ten murzyn. Kurwa, Meksykańcy go dojebali. Get out of there, Horatio. O nie, zaczął się napierdalać. Ho, ho, ho! Jakie kung fu murzyńskie ciosy! Black kung fu! Jesus, they're fucking kidnapping him! We gotta figure out who they are. Josh, get some facial rec going. Fuck! I co? I... Aha, dobra, ogłuszyli go, zanim go wrzucili do tego auta, spoko. Bo już myślałem, że szczerze mówiąc go po prostu wpakowali w pełni sił. Kto to będzie? Chyba go mamy. He's a member of the Teskas gang. The Teskas? Shit! Dobrze, że gościu ma po prostu zakładkę, która mówi rozpoznawanie twarzy. We need Trevino's movement. Got his phone number. GPS footprint centers on a building nearby. Putting it on your map. Dobra, jakiś budynek w pobliżu, co? To sobie skombinujmy autko w takim razie. W sposób w sumie dowolny. W sumie auto też niech będzie dowolne. Niech będzie ta taksa. Albo to jest taksa, albo samochód, który jeździ z reklamą u góry. Skłaniam się ku temu drugiemu. Policja była zaraz obok, kiedy... O kurwa, no i już mnie ścigają, nie? Halo! Zamordowałem kobietę na ulicy, kiedy policja się patrzyła. Wytyfy! Dobra, bardzo chujowy jest ten samochód. Mam wrażenie, że też jest coś takiej a la Priusowy, bo jedzie zajebiście powoli. A, dobra, wyznaczmy sobie tylko trasę do tego. Dobra, już dojadę. 600 metrów wytrzymam w tym czymś. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś taki pseudoelektryczny samochód. A jak wszyscy wiecie, z Priusa wszyscy bekę cisną. A, ale na szczęście nikt nie ciśnie beki z Tesli, która jest już w ogóle full automatycznym samochodem. Nie, może po prostu to jest kwestia, ziomek, albo kurwa jedziesz full diesel, gaz, benzyna, albo kurwa jedziesz full normalnie elektryczny. A takie bycie pół na pół to wiesz, to jesteś cipka. Nie, może tak, ja nigdy nie rozumiem hejtu na Priusa, wydaje się przyjemnym samochodzikiem. Trochę tylko specyficznie wygląda. Hejt na multiple! O, to rozumiem, bo jest paskudna w chuj. A Prius, Prius jest taki normalny. Jeszcze teraz jakiś nowy wychodzi. To w ogóle. Kurwa, bierze broń, czas kogoś zamordować. W cutscence. Nie, pewnie będzie pusto. Co, poszukiwania odjebiemy jakieś? O, jest Horatio. I'm here, man. I'm going, hey, call 911, Josh, call 911. Hold on, hold on, hold on. I'm here, man. Help's coming, okay? Hang on. Hang on, man. On kurwa zmarł. Ja pierdolę, jak ta gra nagle uderza. He's dead, guys. Tak. Sorry, Josh, he's fucking dead. Ja pierdolę. Get out of there now. Fuck! Z minuty na minutę nagle bang, ton się totalnie zmienia, gość jest martwy. Yeah, I'm smart. Not so smart, he didn't get caught. All that shit you seem to know, you're gonna feed to us. I'm not telling you shit. Fuck you. Fuck. Oh, fuck me, boy. No,
No, no, no, cuidado, cuidado. No, 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 pinche puta. Get out of there, Marcus. You've got to get out. Co mu się w ręce pojawia, jak pięść zaciska? Cień jego murzyńskiej łapy? Wyglądały trochę jak końcówka smartfona. Ale damn, przecież coś takiego się jeszcze nie stało. Nagle się okazuje, że gość po prostu jest martwy? Przecież takie rzeczy się tutaj nie dzieją. Any unusual phone activity nearby? A lot, practically next door. Dobra, nie chciało mi się biec tutaj, więc sobie podjechałem. O chuj! Zwaliłem cały słup motocyklem. O, Jesus. Dobra, okej. Okay. Wyciągnijmy w takim razie drona, zróbmy małą rozczajkę tego, co się tutaj znajduje. Poza tym, że w chuj złodupców dużo pieniędzy. No dobra, okej. Okay. Czas w takim razie uskutecznić jakiś włam. Ulepszony skaner bardzo się przydaje, ponieważ mogę sobie oznaczyć wielu ziomeczków tylko i wyłącznie za pomocą latania nad budynkiem, bez konieczności bycia zaraz obok nich. Co ja mam tutaj? Powiesz informację o działalności Tescas. Dobra. Czyli ja dałbym radę to w sumie zrobić za pomocą naszego skoczka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że to jest jedna z tych akcji, do których ja muszę być, wiecie, obok. Dobra. Wróćmy w takim razie do świata realnego i zastanówmy się, jak byśmy chcieli to wykonać wszystko. Wejście na dach by było bardzo fajną opcją. Nie jestem pewien tylko, czy będę miał jak, szczerze mówiąc. Tutaj mogę sobie wejść do środka, oni tego w ogóle poblokowanego nie mają w żaden sposób. I tutaj zyskałem jakiś akces, ale to był taki dupo akces tak naprawdę. Tam mogę sobie coś chyba otworzyć, tak mi się wydaje. Tak, kratę na oknie mogę sobie otworzyć. Tam nikogo nie ma, chyba przejęli się tym w ogóle, zaczynają tam kurwa biegać. Jakiś kurwa inny gang przyjechał chyba. Tak, jakiś kurwa inny gang przyjechał się z nimi napierdalać, ale jaja. No dobra, tego nawet nie planowałem, ale to w sumie mi pasuje. Konflikt gangów tutaj bardzo mi pasuje. Teraz mogę zrobić tak. Tak, jest konflikt Tescas kontra 580. Ci 580 to chyba jakiś inny gang. No i właśnie, otworzenie tego tutaj daje mi możliwość wejścia. Dobra, oni się tutaj srogo napierdalają. Ale wydaje mi się, że dam radę się tutaj po prostu przemknąć i im zajebać te dane całe. Czemu nie kucasz, Markus, kurwa, kucaj! To jest niebezpieczne miejsce, dużo złodupców tutaj jest. Mam nadzieję tylko, że mam, wiecie... Dobra, pozyskiwanie danych. Nikt mnie tutaj nie widzi, muszę być w okolicy, no, czyli to nie byłoby takie proste. Tak! Kurwa, wojna gangów się tam rozgrywa! More cocaine. Names? Yeah. Good. Find out who the ones that grabbed Horatio are. Ja pierdolę, ja tego totalnie nie planowałem i to jest chyba po prostu jakiś losowy event, który ewidentnie bardzo, bardzo poszedł mi na rękę, jak nic. Ale beka. Świetnie, no dobra, no. Nie będę kurwa narzekał na losową wojnę gangów, która się w tej chwili wydarzyła. At high volume, it's extremely flammable. I'll just switch the irrigation system to the pesticide. Then flood the fields with it and light it up. Dobra, okej, okay. Chyba... Włącz system nawadniający. Aha, dobra. Wy tutaj zapewne sobie przeczytaliście, co się tutaj dokładnie dzieje. Mam wrażenie, że po prostu przełączamy system w jakiś sposób, żeby zajebać ich jakimiś chemikaliami. Albo ich, albo... Albo zioło, które tutaj rośnie i wszystko kurwa jasne. Dobra, jak tam wejść? Od której strony jest wejście? Nie jestem pewien, czy jest wejście od którejkolwiek strony. Tutaj na pewno mogę skoczkiem wjechać i mamy też jakieś hajsiwo. Przeciwnika tutaj nie ma prawie w ogóle ani jednego. 4700, dziękuję. Czy ja tędy tam wjadę? Tędy tam nie wjadę. Granaty tu kurwa latają, ale ja tu w ogóle kompletnie jestem obojętny na to. Jeżdżę i robię rozpierdol. Czy wejście jest jakoś od tej strony? Wydaje mi się, że wejście jest od tej strony. Dobra. Oni i tak praktycznie żadnego zagrożenia dla mnie w tej chwili nie stanowią, bo siedzą i się tam napierdalają. Tutaj jeden ziomek tylko jest. To pieseł. O kurwa, dobra. Pieseł to już stanowi dla mnie pewne zagrożenie. Przydałoby się go poszczelić. Dupala. Okej, okay, dobra. Tutaj to już tylko policja łazi. O kurwa. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało osiągnąć. To nie powinno było być tak proste. No dobra, jakieś teraz...
Dojebaliśmy tutaj pestycydy chyba, które z łatwością powodują, że całe ich zioło idzie w pizdu. Panie kurwa, nie musisz mi mówić, przecież ja jestem tutaj gangster idealny. Za mną w pościgu są ci cali Teskas, ale ich tutaj praktycznie nie ma. Tu jest kurwa policja. To trochę może utrudnić sprawę, ale przejdę sobie narożnik, narożnik. Ja w tej chwili uciekam, ale ja uciekam przed Teskas, a nie policją. Ty w ogóle jak ty usiadł, Jesus. A może to był jakiś gang, a nie coś innego? Tam jest jeszcze jakiś kurwa policjant. To jakiś SWAT tutaj przyjechał, jak nic. Dobra, niech mi się to uciekanie skończy. Nie wiem, czy ta dupa się mną zainteresuje, ale chyba wygląda, jakby ją zostawili po prostu. No, autentycznie wygląda to, jakby ją zostawili w pizdu. Ona goniła za ich samochodem. Jesus. Wypierdalaj z tą muzyką, chcę mapę zobaczyć, kurwa, gdzie policja jest. Dobra, wszystko poprzywoływane, dronki z powrotem, dziękuję bardzo. Opuszczony teren, misja rozjebana, zajebiście. Jezus Maria, jaki totalny random, ale w sumie muszę pamiętać, że ja osobiście też mam takie opcje, nie? Czemu dalej mam uciekanie? Skończyło mi się już uciekanie, już mnie kurwa nic nie ma. Nikt mnie już nie złapie, halo. Chyba, że gra mnie zmusi do tego, żebym pojechał do jakiejś kwatery na przykład, żeby się tam schować. Nie wiem, no uciekanie się nie chce wykończyć. Czemu? Halo? Halo, już uciekłem dawno temu, gro. Dobra, chodźmy sobie do któregoś headquartersa. Wydaje mi się, że jak tam wskoczę, to momentalnie jakikolwiek pościg, jaki za mną goni, to się kończy. A zgub pościg, no to jest jedyny mój cel teraz, wytyfy. Gdzie tu jest kurwa nasz headquarters? Tutaj? W klubie bokserskim? O, dobra, udało się, zniknięcie mi aktywowało. Tutaj jest nasza baza, tak, dobrze czułem, że trzeba zejść pod ziemię. Dobra, to jeszcze na koniec zapewne pogadamy sobie z ziomeczkami naszymi. Teraz mi powie, spoko, misja zrobiona, 32 tysiące followersów, już mamy prawie 1,5 miliona. Mieliśmy zaatakować Bloom, jak mamy milion, ale najwyraźniej plany się kurwa zmieniły. No okej. Okay. Jak ja mam dojebać to coś? Now those fuckers know we're after them. Let's do something that'll really hurt. We're with you. They're about to ship out a huge cargo of cocaine. I've marked it on your map. Destroy the coke and it'll hit the Teskas hard. Dobra, okej. Okay. Na razie dojebaliśmy im zioło, a teraz naszym celem będzie dojebanie wszystkiego, co u nich związane najwyraźniej z kokainą. Tak więc jebać ten gang totalnie, kurwa. Absolutnie naszym fokusem w tej chwili jest rozdupcenie tych całych Teskasów, bo kurwa z nami się chuje nie zadziera. Tutaj nie przeskoczy niestety. Jak tam wleźć w ogóle, jakaś brama? No kurwa, żadna brama, tylko tędy po prostu właża. To jest jakiś policyjny teren. Tak mi się wydaje, że na niebiesko to jest zwykle policja zaznaczona. Ha! Dobra, moi drodzy, będziemy do kmini w następnym odcinku. Dość mocno uderzyła nas fabuła w tym. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. A to mimo wszystko było takie trochę jakby pseudopoboczne. Nie jestem pewien, niby główną naszą misją było to spotkanie się ze śrubą pewnie i cały motyw FBI, który nas śledzi. Zobaczymy w kolejnych misjach i odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!